Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w 31. odcinku z Ghost of Tsushima. Nadeszła ta chwila, gdzie idziemy po Panie zbroję Samuraju, Kenseya. proszę, Oczywiście, mam wiadomość. lajeczek, komentarz, Co się dzieje? subskrypcja, Demon mnie zabije, jeśli nie opowiem ci jego historii. Nie marnuj mojego dzwoneczek, czasu. Demony to Twitch tylko i legenda. Discord. Nie ten. Wszystko, co potrzebne jest w Nazywa się opisie. Kojiro i nie może umrzeć. Dawno, dawno temu Piękna Kojiro historia. był Roninem słomianych Żabka w kapeluszy, takim tak momencie. przerażającym, groźnym i żądnym krwi, że jego bracia zwrócili się przeciw niemu. Od świtu do zmierzchu dziesiątki słomianych kapeluszy walczyło z Kojirem. Pokonał ich wszystkich. Ci, którzy tak wyskoczyła, to klikna, wydalili Kojira ze swych szeregów. Jednak nigdy nie śmieli się z nim mierzyć. Piękna Duchy historia. śmierci były pod takim wrażeniem Kojira, że pobłogosławiły jego zbroję. Od tamtej pory jego ręce miały walczyć niestrudzenie. Nie jest on już zwykłym człowiekiem, lecz legendarnym zabójcą. O, to zbroja Kiedy dla mnie. Słomiane kapelusze zdradziły nasz lud i dołączyły do Mongołów, powitały Kojira z powrotem w swych szeregach. Pięciu Roninów dołączyło do niego i poprzysięgło cię zabić. Kolejna żabka w takim cudownym momencie, no. Kojiro będzie chciał na mnie polować. Będę uważał. Nie ma potrzeby, panie. Chciałby stoczyć honorowy pojedynek. Ten przywilej zdobędziesz, gdy zawalczysz z pięcioma słomianymi kapeluszami, którzy mu służą. Przyjąłem wyzwanie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Więc wiesz, że są rozproszeni po okolicy. Użyją niewinnych, aby cię przyciągnąć. Tak będzie. Zakończę to i dopilnuję, aby Kojiro zginął, jak powinien lata temu. Uważaj. Tak jest. Nigdy kogoś takiego nie spotkałem. Może nawet nie być człowiekiem. Coś w tym jest. Cześć, ostrzy Kojira. Żyjemy, 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 żyjemy. Dobra. Znajdź zabójcę. A ja tych Roninów już ten, klepałem trochę. Znajdź zabójców. Czyli to jest taka misja, że... tutaj zabiłem, a tutaj, oni mi się teraz podświetlili, tu zrobiłem, tutaj zrobiłem, to idziemy się z nimi klepać, nie, a tutaj, o, tu nie zrobiłem, to kopytkujemy, no. Będziemy stoczyć cudowne walki. Cudowne. Tutaj. Pyrtum, pyrtum. Moje pyrtum, pyrtum już jest sławne. To chociaż tyle. Pyrtum, pyrtum. Pyrtum, pyrtum. Pojedynek wśród szalejących fal. Opa. O, to chyba... chyba nie na taki moment, co? Tutaj wzdłuż i... Opsa. Na dół koniku. Ohoho. Bambusik. Kurna, tak po krawędzi jak mój kot na piętrze. O, i tu w dół. Tu jest do kapliczki. To dobra droga. O Jezu, muszę sobie jeszcze od razu wodę nalać.
Lejemy się. O nie, słomiany kapelusz, ja ich nie lubię. Full focus. Aj! Skurcze byki. Pana z łukiem, bo od nich są najbardziej irytujące. Oj, ciach, ciach. Elo. Dobra, to tego mamy z głowy. Wychodzi na to, że ja muszę zrobić kapliczkę, żeby dojść do tamtego typa? Nie, mam nadzieję, że nie. O, tutaj będzie ten pojedynek, bo to wygląda jak takie miejsce pojedynku. O, woda. Dobra woda z cytrynką. No tutaj to nie. Kurczę. O, to tutaj. No jak zejdę, to zdechnę. Wodem lemodem. O, więc zejdziemy sobie w ten sposób, okej. Idziemy. Po schodkach kulturalnie. Troszeczkę zapasów. I idziemy się klepajet. O, czekaj już, ryby łowi. To zaszczyt cię spotkać, mój panie. Przygotuj się do walki. Czekam na twój znak. Nie musimy tego robić. Przysięgłem się z tobą zmierzyć. Może jestem Roninem, ale dotrzymuję słowa. Jak sobie życzysz. Kulturka, nie? Tutaj jest kulturka, bijemy się. To jest powiedziane, że się bijemy, a nie z nidacka. Kultura, tak. Uj, się zaczyna. Ole, ma szybkie ataki, skubany. Oj! Oj. To szaleństwo. Poddaj się, a dam ci żyć. Dziękuję. Au! Opa! Kurna! O-o! Kosa w plecy. A, to był taki lekki zgonik, no. Oj, pach, pach. To szaleństwo. Poddaj się, a dam ci żyć. Dziękuję. Ale muszę odmówić. Oj, pak, pak. Teraz tak, pak, ciach. Rozbita garda. I opa. Chyba to się garda nazywa, ja nie wiem. Przebiłem się przez postawę. Może o tak to byłoby odpowiednio powiedziane. Au! Dobra, gin. Elo.
Lajtowo. Obyś znalazł prawdziwy honor w kolejnym życiu. Mamy to. Zbieramy z niego. I gdzie jest kolejny teraz? Gdzie jest kolejny? Dobra, tu jest... Ich ma być sześciu. Tu jest jeden, tu drugi, tam trzeci. O, tu jest kolejny. On ma znak zapytania. To lecimy. Już wcześniej sobie jednego tam, czy tam dwóch zabiłem niechcący, w ogóle nie wiedząc o tym, jak się okazuje. A, w ogóle nie zdałem sobie sprawy. Chodzi o tę misję. No to dobrze, troszeczkę do przodu. Będzie mniej do zabijania na odcinek, a będzie też mniej zgonów dzięki temu. Jeden był naprawdę trudny, z tego co pamiętam. Dobra, 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 kopytkujemy 200 metrów. Lawenda. Zabójcza lawenda. Te strony, okej, okej. Pojedynek pod wodospadem, czyli tutaj na dole. Hoppa. Hoppa. Będę mógł skoczyć tam na dół. O. Do wody pewnie tak, ale nie na kamień. Panie Sakari, dziękuję za przyjście. Ja również. Panie Słomiany Kapelusz. Pojedynek pod wodospadem. Come, come baby. We will fight. No tam pstryknij ten mieczek już. Jakby się tego pominąć nie da, no. Już, tak na starcie chcesz pierdziel. Mam nadzieję, że rozumiesz. To tylko moja praca! Mam nadzieję, że rozumiesz. To jak taka żona do męża, kiedy okazuje się, że jest prostytutką. Ten to był tak easy, ciach ciach i po nim, no. Dobrze wyprowadzone kontry i tyle. Espez. Serio, to w ogóle nie rośnie, no. Zbierz. Dobra, gdzie jest kolejny? Tutaj nie ma na co czekać. To chciałem. Tutaj. Pokaż w kolekcjach. A, pojedynki 4 na 5. Okej, okay, czyli to będzie ostatni i potem idziemy na Alabosa. Więc spoko. Nie wiem, czy stąd będzie najszybciej? Chyba tak. Tup, 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 tup. Tup. Nie no, obowiązkowo konik. I jadymy. Kawałeczek pod górkę. I tu w prawo, tak? Dobra. Żeby był prosty jak reszta i będę zadowolony. Strasznie się nie lubię z nimi bić. To mega trudny. Yeah.
mega trudni i właśnie ich rozwaliłem jak chciałem, no. Co tam skurcz u ciebie, jak ci się spało? Coś tam, no dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. W ogóle mega ciekawy jest ten klimat, jak wyjątkowo wygodnie. A co, baba ci się rozpycha jak mi? Wyjątkowo się nie rozpychała. Dobra, zaraz jestem. Masz dopiero 13 lat. Kurwa, wy wszyscy 13 lat macie. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Nareszcie. Długo musiałem na ciebie czekać. To szaleństwo. Easy. Nie jesteś wojownikiem, tylko rzeźnikiem. O to chodzi. Dalej, Sakai. Długo na to czekałem. Ciuciuszkami. Dobra, chcę jeszcze na siebie popatrzcie, niech konik go zasłoni. No dawaj, dawaj, dawaj. Rzeźniku Kane Tomo. Gdybyś przybył tu szybciej, ale jestem teraz. Au. Oi, tak jest. O tak. Au! Oh yeah! A nie! Już miał końcówkę! Ja też byłem na końcówce, ale on też miał końcówkę! Wszyscy by żyli, gdybyś przybył tu szybciej. Ale jestem teraz. Dobra. Kurna! Gin! O nie, nie chciałem! W sensie, nie chciałem zużywać tego ataku. Gin. Dobra, elo, idziemy na bossa. Final bossa. Dobra, 5 pojedynków zrobionych. Nikogo już nie zabijesz. Dokładnie tak. Muszę znaleźć tego, który nasłał na mnie Ronin. Ten muzyk w Zatoce Umugi może wiedzieć, gdzie jest Kojiro. Lecimy, niech mówi, co wie. O, pięć osób na strumyczku, świetnie. Kurwa, jakieś czerwone ręce w rękawiczkach, dzisiaj robiłem tam remont mieszkania. Dobra, panie muzyk, winda ready? Petarda, jeszcze musisz korytarze porobić i tak dalej. Ściany. Pan Sakai, dzięki Bogom. Dzięki. Słomiane kapelusze Kojira już nie żyją. Już o tym wie, panie. Mówiłem, że to nie jest zwykły człowiek. Znów go widziałeś. Powrócił. Powiedział, że zasługujesz na śmierć z jego ręki. Będzie czekał w jaskini przy klasztorze Omi.
terytorium mego rodu. Pożałuję. Wiem, gdzie to. Byłem tam. Jego zbroja ma w sobie moc demonów. Bitka nawet go nie zmęczy. Przekonamy się. Pomodlę się za twoje zwycięstwo. Mordo. Gdzie dalej? Znajdź drogę na pojedynek. Dobra, ja pamiętam, gdzie to było w ogóle. Góra Omi, tu jest klasztor Omi. I jazdunia. I tutaj pod wodospadem trzeba przejść, pamiętam. No jakoś tam niechcący się dostałem. Albo nie pod wodospadem, tylko lekko nad. Może jednak gra mi dobrze podpowiada. No mówię, przecież, że to tędy. Porozmawiaj z Kojirem. Pan Sakai, nareszcie. Let's talk! Muzyk mówił, że masz demoniczną zbroję, Kojiro. Wierzysz mu? Powinieneś pozostać tylko legendą. Teraz Legendary Fight. Pojedynek na tafli świętego światła. Odcinek się będzie nazywał Legendarne Pojedynki. Tak, mruga, boi się. O, przepraszam. Ej, rzeczywiście on w ogóle HP nie traci. Ała! Ało! Ała! Jak mi kopa sprzedał! Dobra, jeszcze raz, bo mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie, to tak się nie liczy. Dobra, przebijamy się. O, ominąłem, dobra. Ale jak on powoli życie traci. No nie mogę. Każda śmierć była słodka. Muzyk miał rację. Jesteś demonem. Ale... Ała! Dobra. O! Opa! Ała, ty kurna! Dobra, to się udało. To też? Będziesz tym, który mnie zdradzi? Tego właśnie chcesz? O ty kurna! Tak, będę tym, który cię zgładzi. Iii! Zrobiony! Za drugim. Łatwiutko. Leżysz, Kojiro. Cześć, ostrzy Kojira. Elegancko. Zdobyto punkt techniki. Bragin Seastry, słomianego kapelusza, znanego z przebiegłości i sprytu. Opaska. To mamy to zrobione. To jest ten płomyk? Nie, tutaj jest taniec gniewu. Ja bym na to poszedł. Powiem.
ale to w następnym odcinku. Także dziękuję za oglądanie. Taki odcinek z pojedynków. Dość taki zbity. Bez historycznego podłoża za bardzo. I widzimy się w następnym. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, Twitch i zapraszam do Discorda. Także do zobaczenia, pa, pa.